czym kojarzy Wam się charytatywność? Bo mi osobiście charytatywność kojarzy się z pomaganiem. Czy to osobom potrzebującym, czy to, nie wiem, zwierzętom w schroniskach. Po prostu pomaganie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Czyli daję pieniądze na dom dziecka, kupuję karmę zwierzętom w schronisku, płacam pieniądze dla kogoś, kto jest ciężko chory, żeby miał operację za granicą. Cokolwiek z tego rodzaju rzeczy. Natomiast nie wszyscy chyba uznają tę definicję. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat gminy Głuchów, która to organizuje charytatywny bal karnawałowy. Aczkolwiek pieniądze, które zostaną zarobione na tym balu, nie zostaną przeznaczone ani na schronisko, ani dla biednych dzieci, ani na leczenie, nie wiem, dzieci za granicą. Nic z tych rzeczy. Według gminy Głuchów charytatywnym jest to, żeby zarobić pieniądze i następnie wydać je na sprzęt dla DJ-a. Organizują charytatywny bal, z którego dochód zostanie przekazany na to, żeby zakupić sprzęt dla DJ-a, ewentualnie sprzęt, który będzie pomagać w organizowaniu apeli czy też spotkań w przedszkolu i szkole podstawowej w Głuchowie. No, z jednej strony no to nie jest nic złego, no, że gmina zbiera pieniądze, żeby zakupić sprzęt na głośnienie, które pomoże w organizowaniu apeli w tych szkołach, czy też jakichś spotkań, czegokolwiek. No to nie jest nic złego. Ale jednak moim zdaniem nazwanie balu charytatywnym i zbieranie na nagłośnienie, no trochę ze sobą nie pasuje. Ale jednak osobiście uważam, że połączenie słów charytatywny i zbieranie pieniędzy na nagłośnienie, no to nie jest zbyt dobre połączenie. Trochę godzi to w godność osób, które naprawdę działają charytatywnie i pomagają, ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, czym innym jest zbiórka charytatywna, z której to pieniądze idą na leczenie chorego dziecka, idą na karmę dla psa w schronisku, który nie będzie miał co jeść. Czym innym jest totalnie danie pieniędzy na dom dziecka, jak jest zbiórka charytatywna, a czym innym jest nazwanie balu charytatywnym i kupienie głośników albo mikrofonu. No to jest takie trochę, no przynajmniej moim zdaniem, nie na miejscu. Nie miałbym żadnego problemu do gminy Głuchów, gdyby nazwała swój bal balem non-profit. Non-profit znaczy mniej więcej z angielskiego tyle, co nie zarabiamy. I widziałem wielokrotnie wydarzenia, które były sygnowane właśnie słowami non-profit. I wtedy zbierano na właśnie rzeczy podobne, czy na nagłośnienie, czy na kupienie jakiegoś baneru, czy no dosłownie na cokolwiek. I nikt nie miał z tym problemu. Moim zdaniem charytatywny oznacza naprawdę wąską grupę celów, na które można zbierać. Natomiast non-profit jest bardzo szerokim pojęciem. Możemy zbierać na wszystko. I jasno o tym ludziom mówimy. Nie zarzucam oczywiście gminie Głuchów tego, że nie mówi jasno, na co zbiera, ponieważ na plakacie jest jasno napisane, na co pójdą zarobione pieniądze. Oczywiście też, żeby nie było, nie zniechęcam do pójścia na ten bal, czy też na bojkotowanie tego balu. Jeżeli chcecie, no to idźcie. Po prostu mam problem z użyciem tych słów. Ten materiał powstał tylko po to, żeby jasno podkreślić, że nie jest to bal charytatywny. Jest to po prostu bal non-profit, na którym nie zarobią, ale pieniądze zarobione na tym balu nie pójdą na cele charytatywne, mimo swojej nazwy. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz wyraź swoją opinię w komentarzu. To naprawdę bardzo pomaga. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do obejrzenia moich innych filmów, czy to na temat gminy Głuchów, czy to na temat gminy Żeleklinek, czy jakiegokolwiek innego filmu. Dziękuję za oglądanie.